Cześć, tu Adam. Sławek. Witamy na kanale Auto Discover. Dzisiaj odcinek z Polanki, ze Sławkiem. Pierwsze pytanie dla Sławka. Ile jest Polanek w Polsce? Polanek ile jest? Jak sobie wytniesz trochę drzew w lesie, to też weźmie Polankę. A jakoś bardziej precyzyjnie? Nie wiem, ja znam jedną. Ja znam dwie. Polankę i Polankę Halera, a tutaj jaki jest kod pocztowy? 32400 Myślenice. Myślenice, czyli prawie jak Beverly Hills. To znam, bo jak jadę do roboty, no to wklepuję adres zawsze. Beverly Hills 90210. Prawie. To co, tym akcentem miłym zaczynamy. Pierwsze auto dzisiaj będzie kilka samochodów, na końcu będzie Nissan 370Z Nismo. Prosto z lakierni. Z USA. Z USA też. Poruszaliśmy tutaj przez chwilę, jak staliśmy przy tym samochodzie, poruszaliśmy temat, że klient, czy tam, że tak powiem, zamówione były części w kolor do tego samochodu. I napomknąłeś, że tutaj jest mała różnica w kolorze i tak dalej, i tak dalej. Co o tym sądzisz i jak to wygląda? Bo niektórzy klienci myślą, że jak przyjdzie w kolor, to będzie igła, jak to się mówi, idealnie, nie? No tak, ten samochód już tutaj chwilkę u nas stoi, z racji tego, że te części były kompletowane, mamy już wszystko, więc jest to na etapie jakby pasowania takiego finalnego. No tylko to, co mówisz, no, często też jest tak, że nawet jak odbieram telefony od klientów, którzy chcą naprawiać u nas samochód, gdzieś tam pytają o cenę elementu lakierowania i tych innych dziwnych rzeczy, a panie, to ja sobie załatwię części w kolor. Jasne, tylko że z tym załatwianiem części w kolor to tak, że nie jest do końca takie wszystko fajne, no bo jakby z doświadczenia wiemy, że na 10 przypadków takich części w kolor dwa razy może się trafić tak, że siądzie, nie? Mówiąc takim naszym żargonem. Tutaj teraz nie mamy akurat słońca i te warunki są takie, jakie są. Ten kolor nie załatwił słońca. Kolor jest taki sam jak na samochodzie, tylko że jednak się różni. No. Jednak ten odcień, błotnik jest założony nowy, maska. A w stosunku do drzwi widać różnicę. Jeszcze, ona jest jeszcze przy bardziej, jasnych kolorach chyba jeszcze bardziej będzie się to rzucało. Nawet nie tyle przy jasnych, co tutaj jest taki specyficzny kolor. To jest lakier z domieszkiem perły, więc o to w tym wszystkim chodzi. Tak samo jak pytanie, dlaczego cieniujemy drzwiczki. No chodzi o to, żeby zapobiec takim właśnie nieestetycznym, wizualnym efektom. Znaczy, plus jest niewątpliwie takich elementów kolor, że odpada nam ta maska jest ładna, błotnik jest ładny, te elementy są naprawdę fajne. Więc odpada nam lakierowanie jakby drugiej strony, czy tam skupianie się nad jakimiś takimi elementami w środku. Przelakierujemy to z zewnątrz. Te drzwi i tak są tutaj uszkodzone, bo stara maska tutaj wyrwała zgarniacz i porysowała drzwi, więc i tak one były do lakierowania. Tym bardziej kupowanie tych elementów, no i tak drzwiczki powinny być lakierowane, znaczy musiałyby być lakierowane. No bo okej, jakby były ładne drzwi, no to wtedy można sobie zadać pytanie, czy na przykład skonsultować z klientem. Jest lekka różnica, czy zostawiamy? Możemy zostawić, nie ma problemu, tylko że tutaj i tak drzwiczki muszą być pomalowane. Często widzów zastanawia, ponieważ tu jest takie małe uszkodzenie, no to panie, pan tu popaćka plakatówką tyle i tu nie będzie widać, nie? I pytanie. Bo tak małe, no bo to nie jest rozległa szkoda, no tutaj jest jeszcze jakieś wniecenie, więc pewnie tak, trzeba. Tak, no maska po prostu, wiesz, stara maska jak się złamała, no to uderzyła. Drzwi nie są do wymiany jakby, nie kwalifikują. Nie są do wymiany, absolutnie. Dokąd trzeba będzie ten element malować, aby ten kolor był jakby jednolity, ładny? Wiesz co, to też zależy od tego, jaki kolor jest na samochodzie, nie? No teraz te nowoczesne lakiery mają to do siebie, że i perły na filmiku z Grzesiem, z malowania M850 pokazywaliśmy ile puszek farby składa kolorów idzie na białą farbę. Na białą farbę, nie? Więc tutaj ten kolor też jest ciekawy. I teraz no, naprawił. Jak daleko? No, mamy lekkie wgniecenie, więc musimy to rozszlifować, pewnie gdzieś dotąd, zapodkładować pewnie gdzieś dotąd, kolorem bazowym wjechać pewnie gdzieś do pół drzwi. A na całość idzie lakier bezbarwny. Lakier bezbarwny, no przypomnijmy, lakier podkładowy, lakier bazowy, czyli ten, który robi kolor, a połysk na końcu, czyli ten, który... Bezbarwny. I zabezpiecza to przed promieniowaniem UV, no i jakby ta finalna wierzchnia warstwa. Finalna wierzchnia warstwa. Dobra, Volvo, na razie zostawienie spokoju. Zobaczymy sobie Porsche Macan Turbo, to jest ciekawy samochód. Omówimy sobie mniej więcej uszkodzenia jeszcze bez rozbierania. Później wrócimy do środka i pokażemy Wam obiecanego Nissana, ale wcześniej jeszcze... Składa się Mazda. Składa się jeszcze Mazda i Jaguar. I Jaguar też po lakierze.
No, to co? To chodźmy zobaczyć sobie Makana. Tu już widzę, była już poniekąd jakaś ingerencja. No, tu się szpachelką się zarzuci. Trytytka? Znaczy jest trytytka, bo, no, bo wiesz, samochód... Bo musi być. Bo musi być. Samochód był już na hali, robiliśmy oględziny tego wozu, żeby spisać listę części, które są potrzebne do naprawy. Spora część części już do nas dotarła, więc myślę, że lada dzień wóz wjedzie na halę, co by go... Piszcie, jeżeli go chcecie zobaczyć po kolei naprawę tego auta. Tak, tak. Tutaj tylny pas jest zamówiony z ASO, jakieś tam elementy zawieszenia. Dokładnie nie pamiętam, co tam już przyszło, ale tak jak mówię, jest już tego będzie sporo. Cięte? Będzie cięte. Będzie zgrzewane? Będzie żnięte, będzie spawane, będą iskry. Będzie iskry, czyli to, co lubicie najbardziej. Będzie się działo. No uszkodzenie nie jest, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jakieś rozległe. Nie jest, no dokładnie. Drzwi, jak widać... Jak na samochód, jak na złom ze stanu, wcale nie wygląda tak strasznie źle. Praktycznie całe auto... Turbo złom ze stanu. Nie wygląda strasznie źle, więc pas, tak jak mówię, pas i te elementy okulara zostały zamówione nowe, więc to wstawiamy, zgrzewamy jakby według technologii producenta. Zderzak pewnie pójdzie z używki. Dokładnie nie pamiętam, jakie są plany co do tego błotnika, ale chyba skończy się taką drobną naprawką tego błotnika. No to co, jeżeli chcecie zobaczyć dalsze losy Porsche Macan Turbo, to piszcie w komentarzach, a pewnie Sławek nie będzie miał wyjścia, będzie coś musiał kręcić, a ja będę też się tu szwendał. Naturalnie. To co, idziemy do środka, a pokażemy wam, co tam jest w środku. Zgadnijże. Ty, ale to tablicę kupiłeś pod kolor kurtki, czy ubrałeś się pod kolor tablicy? Kurtkę pod tablicę. Co to było, panie, robione? Bo słyszałem, że jakieś poszycia, jakieś masy... Grzesiek ci mówił? Nie. Bo on był. Znaczy, był Grzegorz, rozmawialiśmy na przykładzie tego samochodu, rozmawialiśmy o wymianie przedniego poszycia. Wtedy było auto przygotowane do lakierowania, teraz już jest polakierowane, jest na etapie składania. Tutaj jeszcze właściciel jakby prosił nas o taką solidną konserwację tego samochodu, gdyż to może się przydać w Mazdzie, gdyż Mazda słynie z tej powłoki antykorozyjnej, właśnie jest znana na całym świecie. Dlatego, że od deszczu rdzewieje. No, na się mówią, że w katalogu już jest rdzewiała. No więc samochód jest składany. Te drzwiczki, na których było wymieniane poszycie, wydaje mi się, że nie różnią się. Musieli na drzwiach, jak było napisane, że złożyć do 3 dni, ponieważ może ulec korozji. Korozji, nie? Kolor ciekawy, on teraz jest trochę ukurzony. No jak to podczas naprawy, ale kolor ciekawy, też specyficzny, ciężki do malowania. Mazda słynie z tych kolorów, że są takie... Tak, Red Soul, jakiś tak, tam... To jest... Hondo. Fajnie wygląda, ale troszkę trzeba się ogimnastykować, żeby to polakierować. Te wszystkie trzy warstwowe kolory. Ale kto ma nie dać rady, jak nie Steven Seagal? Właśnie, ja tylko patrzę, czy jest dobry. Nie? No chodźmy, pokażmy jeszcze środek, bo tam był też robiliście od nowa masy, tak? No tak, samochód generalnie był uderzony tutaj w tą część, w tak zwany winkiel. Tylko to, co rozmawialiśmy wtedy, można wrócić do odcinka z Grzeszkiem, był wymieniony elementy z ASO, pas tylny, takie wypełnienie tutaj tego okular, kawałek, końcówka podróżnicy były wymienione po prostu na nowe z serwisu. Klapa używka, zderzak używka. To jest ten kompromis cenowy, o którym czasami mówimy, nie? W momencie, kiedy nie opłaca się kupować całej ćwiartki i rozwiecać tych kawałków blaszek z ćwiartki, jakby dla dobra samochodu i finansowo się to fajnie spięło w momencie, kiedy te części były zamówione nowe. Nie? Bo to też trzeba sobie zdać sprawę, że czasem, bo ludzie też są przerażeni, że ceny w ASO, nie? A jakby porównamy. Jeżeli daną nie część, potrzeba aż tak dużo tych elementów, to lepiej kupić pojedyncze. Albo w ogóle to przeliczyć. No mamy tutaj taką masę też od was, gdzie słupek A jest uszkodzony razem z kawałkiem progu. Gdzieś tam handlarze to na Allegro sprzedają na portalach aukcyjnych, sprzedają to po 800 zł, plus jakaś przesyłka. Musimy to odwiercać, spawać, a nowy element z serwisu chłopaki kupili od was za chyba 1500 zł.
Nie zawsze się to opłaca, bo dochodzi dodatkowa robota. Mamy fajną nową część, możemy to wtedy fajnie wymienić, fajnie zgrzać, więc to co mówisz, no nie zawsze się opłaca ciąć z jakiejś używki. Jasne, jakby tu było, wiesz, ten zakres naprawy dużo większy, żeby było potrzebne poszycie i te wszystkie elementy, no to wtedy jakby używka się broni, nie? Dobra, to co, lecimy zobaczyć kotka i później na końcu wisienka. Tak, lecimy zobaczyć kotka i zobaczymy jak tam się nam grzeje. Jak tam się nam grzeje. Dzisiaj jesteśmy w japońskich tych klimatach, tak? Japońskich, tak. Sushi, Nismo i tak dalej. Lecimy. Jesteśmy już przy koteczku. Koteczek był podrapany w bok. Tak, kolejny wóz, który został już polakierowany, czeka na składanie. Co to było uszkodzone? No mówię, że bok. A, przepraszam, że zapytałem. No. Tą część tylnego błotnika. Uszkodzone było zawieszenie, zostało wymienione. I tutaj żeśmy wymienili taki element tego poszycia tylnego błotnika, żeby nie próbić znowu całego błotnika. Więc z elementu pozyskanego z czwartki wstawiliśmy tutaj taki kawałek. I okej, okay, i taki element też się zgrzewa? No, gdyby to była karoseria stalowa, to byśmy zgrzewali. O właśnie, to jest ciekawe. To jaka technologia naprawy była zastosowana? No, z racji tego, że jest to aluminium, musieliśmy to kleić i nitować. Tu jest nit. Wiesz, no to są nity oryginalne, nie? Więc tutaj jakby co do napraw aluminiowych, fajnie to też widać na przykładzie Porsche Cayenne, którego żeśmy tam z Grzegorzem omawiali, no bo to troszkę inna technologia. Nie? Tutaj między te dwie łączone blaszki trzeba zastosować klej specjalny do aluminium. Tutaj no, nie zgrzewamy, tylko nitujemy, jest taka nitownica specjalistyczna, do tego dedykowane nity, więc jest to też jakby naprawione. No, zgodnie ze sztuką. Jak przeczytam książkę, to będę więcej wiedział. No właśnie, jak ci idzie czytanie? Na razie przeczytałeś tytuł. Tytuł i wstęp i spis treści, ale aha, spoko. I dedykację. I dedykację, no okay. Zacząłem od dedykacji. Nie, no to jest progres. Polakierowane składamy i też już pewnie niebawem będziemy szykować się do wydawania. Ale popatrzcie, tutaj w tym miejscu jakby ingerencji żadnej nie było, nie? Nie. Więc te twoje nity nie wyglądają dużo gorzej od tych fabrycznych, można powiedzieć. No tak się staramy, żeby one nie wyglądały dużo gorzej. Chodzi o to, żeby wyglądały tak samo, nie? Bo w momencie, kiedy, nie wiem, wiesz, no, gdzieś tam zawsze gdzieś szuka się śladów po naprawie. Nie? Nieraz właśnie, tu ci przerwę, spotykałem samochody, gdzie już był ślad od uszpachla czy lakier. Ściągasz tą uszczelkę i widzisz wszystko pięknie, ładnie zaszpachlowane. No. Jesteśmy już w komorze, nie byle jakiej, bo lakierniczej. W kabinie lakierniczej. W kabinie, komorze, no nie w miejscu, gdzie lakierujemy samochody. I tutaj są, można powiedzieć, warunki dość mocno sterylne, no jakby wiadomo, komora też. Znaczy, no sterylne, nie sterylne, wiadomo, że te ściany, folia się zmienia systematycznie, ale no to widzisz, jaki kolor lakierujemy, taki kolor na ścianie, nie? Chodzi o to, że są tutaj te wyciągi, gdzie dzięki czemu można to... Filtry? Tak, filtry, wyciągi, no tak to jest tutaj skonstruowane i tutaj lakierujemy. I tutaj też polakierowaliśmy Nissana. Nissana, tak. Pewne elementy, no tutaj widać kilka elementów było lakierowane, czyli błotnik i maska i tutaj te dokładki tak z przodu. Tak, te dokładki to są takie listwy, które tutaj przychodzą wokół szyby, bo maska, jak samochód generalnie uderzony z przodu i maska na zawiasek, jak po prostu przesunęło... To uszkodziła też te... Dokładnie, to są nakładki plastikowe, więc tam wiele im nie trzeba było, dużej siły, żeby tam to podziabać. Do tego samochodu jeszcze będzie lakierowany zderzak, tylko chodzi o to, żeby też lakiernik miał komfort tutaj podczas tego lakierowania, żeby mu nie napchać tych elementów, nie wiadomo ile, żeby mógł przejść, nie? Dobra. Kolor też bardzo fajny, ciekawy. Perła. Biała perła. Wiesz co, elementy, które są na wieszakach, są elementami nowymi. Bo trzeba tutaj zaznaczyć, że samochód tutaj jest naprawiany na częściach oryginalnych ZASO, czyli mamy nowy błotnik, nową maskę, nowy zderzak. Ten element, który jest na samochodzie lakierowany, jest to element, który był cieniowany. On to miał tutaj delikatne takie obtarcia od zderzaka, który był oryginalnie, więc został tylko jakby z zewnątrz, z wierzchu, nazwijmy to tak, przecieniowany. Więc w momencie, kiedy jest lakierowany jeden element, nie ma za nim elementu sąsiadującego, więc tu jak najbardziej można polakierować na samochodzie. Tym bardziej, że baza jest tylko tutaj napylane w tych miejscach styku z elementem sąsiednim. Jest na samochodzie, bo może być, bo nie
jest lakierowany w całości. I oczywiście, żebyście się nie śmiali, to jest faktycznie Nismo. Jak chcecie więcej odcinków ze Sławkiem, to musicie zostawić łapę w górę, napisać komentarz. Koniec. Tak chcemy Sławka 3 razy i wymyślić jakąś fajną rymowankę. Tak, kontakty do nas są na dole, jeżeli chcesz nam ściągnąć samochód, naprawić z nami lub ze Sławkiem, lub nami razem wspólnie w kooperacji, nie ma problemu. Pamiętaj, oglądaj ten odcinek, udostępniaj go innym i koniecznie subskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych materiałów. Tymczasem my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!